Halo, halo, siemanko ludziska, ja jestem Rolalus i witam was bardzo serdecznie w pierwszym, takim oficjalnym odcinku na moim kanale z gry F1 2020, więc najnowszej produkcji brytyjskiego studia Codemasters. Od dzisiaj przez najbliższy miesiąc planuję wam pokazywać codziennie materiały z gry F1 2020, codziennie jeden materiał, mam nadzieję, trzymajcie kciuki za to, żeby mi się po prostu to udało i zaczniemy sobie oczywiście od trybu My Team, czyli trybu, który został dodany właśnie w tej edycji gry, w którym ścigamy się w swoim własnym zespole, którym jesteśmy właścicielami, jako oczywiście kierowcy. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę fajna rozgrywka. Oczywiście oprócz tego mamy tryb kariery, mamy oczywiście tryb wieloosobowy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy zostało w ogóle z 19, ale myślę, że o tym, co jest nowego, jeszcze na pewno będzie okazja porozmawiać. Zachęcam was oczywiście na wstępie do subskrypcji kanału, do zaglądania do opisu, gdzie znajdziecie linki na przykład do Facebooka, do Twittera, do Instagrama oraz do mojego Discorda Rolalus F1 Team, który właśnie będzie inspiracją do stworzenia nazwy zespołu, ponieważ właśnie mój zespół będzie się nazywał Rolalus F1 Team i taką nazwę właśnie sobie teraz zaimplementujemy. Ok, najpierw wybieramy sobie oczywiście głównego sponsora, oczywiście oprócz nazwy. No i tak, główny sponsor to jest tak, moi kochani, oni tu trochę mają rzeczy. Wydaje mi się, żeby tutaj jeszcze kierowcę fajnego zaimplementować. Wydaje mi się, że cel, czyli 5 punktów w ciągu sezonu w Mistrzostwach Konstruktorów będzie lightowe do osiągnięcia, także sobie to wezmę, mam nadzieję, że się nie mylę. Okej, oczywiście bez jednostki napędowej nie ma szans, dlatego musimy sobie coś wziąć. Myślę, że Mercedes będzie najlepszym rozwiązaniem, dlatego że Mercedes po pierwsze jest, wydaje mi się, że akurat taki najmniej w sumie awaryjny chyba, chociaż w sumie w tym sezonie bywało z tym różnie, ale Ferrari na przykład jest dosyć słabe. Będzie ogólnie pierwszy patch na osiągi chyba 10 lipca, także tutaj warto z tym uważać. Okej, Honda ma ładny dźwięk, podobnie Renault, ale jednak Mercedes jest tutaj lepszym wyjściem, dlatego że w grach Codemasters, szczególnie w poprzednich, że było to widać, że jednostki napędowe są bardzo ważne po prostu na prostych, szczególnie wiem już to po przejechaniu paru okrążeń, że tryb wyprzedzania jest piekielnie ważny, dlatego też biorę Mercedesa. A jeżeli chodzi o kierowcę, długo tutaj myślę, dużego wyboru nie mamy, to są bardziej kierowcy z F2, widzicie, więcej kosztuje Nick Devrion, jest oczywiście mistrzem Formuły 2 z sezonu 2019, widzę w ogóle, że jest ten Antoine Hubert, ale słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że skoro tutaj w poprzednim roku ścigaliśmy się Tatianą Calderon w F2, no to dlaczego by jej nie wziąć sobie też w trybie My Team? Dobra, niech będzie Tatiana Calderon, myślę, że to będzie dosyć takie na swój sposób wyjątkowe, że weźmiemy sobie właśnie Tatianę i damy szansę właśnie jedynej pani w stawce na pokazanie się oczywiście. Zatwierdzamy ustawienia. Wybierz barwy. Jeżeli chodzi o barwy, to już sobie takie stworzyłem, słuchajcie. I są to, słuchajcie, barwy, które od razu wam pokażę, żeby tutaj nie było wątpliwości. No, te se wybrałem, tylko po prostu je troszeczkę pozmieniałem. Ale w każdym razie, co jest? Nie zapisało mi się to? Bez sensu. To się zapisało. No. Także tak to wygląda. Odznaka taka, myślę, że będzie dosyć ładna, sobie ją też musiałem sam stworzyć, także taka jak najbardziej pasuje, a kolory zespołu, słuchajcie, mi się wydaje, że takie będą pasowały, ponieważ to jest, no cóż, kolor taki jak jest nasza odznaka, więc to się jak najbardziej wydaje mi się, że wyróżnia. Dobra, potwierdź, no i kontynuujemy i zobaczymy, co będzie ciekawego. Oczywiście tak, długość sezonu, 22 wyścigi, mamy do wyboru 16 oraz 10, ale 22 zawsze było fajne, czyli mamy cały kalendarz sezonu, który miał, powiedzmy, być w roku 2020. Oczywiście taki nie będzie, bo to jest niemożliwe przy obecnej sytuacji. Wybieramy 22 wyścigi, styl jazdy, standardowy, ale tak, zacznijmy sobie najpierw od ustawień sesji. Kwalifikacje pełne, okrążenia uformujące włączone, długość wyścigu 50%, poziom kierowcy jest i poprzednich, że miałem na poziomie 105. Myślę, że to się w tej grze raczej nie zmieni, ale zobaczymy. Zaczniemy sobie od tego pułapu dosyć ambitnie, tak jak to było w poprzedniej edycji. Ja uwielbiam oczywiście od samego początku jeździć bez asyst i to też za chwilę wam pokażę. Przewinięcia włączone, uszkodzenia pełne, na razie nie szalejmy. Safety car włączony, ścinanie też normalne. Rozpoczynanie wyścigu manualne, powierzchnia i osnowa jak najbardziej się przyda. Asysty, Elita, wszystko wyłączone, a styl jazdy. O co tutaj kompletnie chodzi? Swobodny, standardowy. Aha, bo tutaj po prostu są ustawienia tych styl jazdy, po prostu, że swobodny jest bardziej dla osób, które są chyba, po prostu, które nie są tak wtajemniczone w F1. Dobra, czyli my sobie weźmiemy standardowy, bo jesteśmy już dosyć zgrani, powiedzmy, z tą grą, przegrane ponad 2000 godzin w sumie mam w tą grę. W sensie od Codemaster, wszystkie od F1. Dobra, no to możemy chyba, słuchajcie, ruszać. Rozpocznij sesję. Dobra, zobaczmy, co tutaj. Słuchajcie, jesteśmy w siedzibie naszego zespołu. Will Buxton, widzę, na naszych ekranach jest, podłączają go. Ja tutaj będę wam czytał, co oczywiście nam powie, dlatego że wyłączymy jego dźwięk, żeby po prostu mnie nie zagłuszał, jak będę coś wam opowiadał. Wchodzimy za 5, 4, 3.
No i okej, okay. Zobaczmy, co nam ciekawego powie. Cześć, witajcie w Centrum Dowodzenia Najmłodszej Drużyny Formula One. Zaproszono nas do zaglądnięcia za kulisy zespołu, który co robi, który może okazać najbardziej interesującym debiutem F1 w ostatnich dekad. W ciągu ostatniej dekady byliśmy świadkami wielu debiutów Formula One. Haas, Marussia, Caterham, Amador, HRT, niektóre pozostały w stawce, inne, co mogę powiedzieć, tłumaczenie jest dosyć słabe, zostały wykupione i przekształciły się w nowe zespoły, a jeszcze inne miały mniej szczęścia. Ten zespół jest wyjątkowy, jego właścicielem jest sam kierowca, czyli my oczywiście. W dawnych latach Formuły 1 nie byłoby nic w tym wyjątkowego, wystarczy sięgnąć takich legend jak Sir Jack Brabham, Bruce McLaren, John Surtees czy Graham Hill. Wszyscy jeździli swoimi samochodami, jednak w dzisiejszych czasach to ewenement, jak najbardziej jest to ewenement. Nie tylko zespół debiutuje w Formule 1, to również debiut kierowcy, który jest jego właścicielem. Także tak to wygląda. Cokolwiek się wydarzy, nie wchodzi mnie to, tutaj cały zespół, wspieram go w 100%. Tak, to na pewno warto w to iść. To jest oczywiście taki jakiś wywiad z Willem Buxtonem. Potrzebuje dwóch kierowców. Co skłoniło zatrudnienie akurat takiego? Najlepiej pasuje do naszego zespołu, rozumiem, że jesteśmy tu nowi, dostanie sytuację, jaką tu otrzymuje szansę. Na pewno, to jest oczywiście, że to w 100% się zgadza, to jest na pewno ogromna szansa dla Tatiany. Nikt nie chce skończyć na dole rankingu. Aha, przewiduje kilka w tym sezonie start z Williamsem. Tak, oczywiście, że tak. Znaczy my go opłyniemy jak gorący nóż przez masło oczywiście, nie? To jest logiczne. Jak według ciebie boli zachowa się na torze? Wyważenie podwozia, dane symulacji, nie mamy żadnych symulacji, więc po co mi dane? Przewagę w zakrętach, to jest na pewno dobre. Dział aerodynamiki, to jest istotne. Wieloletnie doświadczenie, przed nami trudne wyzwanie, będziemy siedzieć po więcej. Tak, to na pewno jest ważne. Wyprzedzanie to kluczowy element tego sportu. F1 to nie pojedynczy wyścig? Tak, no na pewno. To nie pojedynczy wyścig, czy unikać kar i awarii. I wreszcie, który z działów konstrukcji bolidu napawa cię największą dumą? Aerodynamika, to jest bardzo ważna rzecz w Formule 1. Dobra, chyba koniec wywiadu. Na tyle wystarczyło nam czasu, nie mogą się doczekać, by spotkać się z wami w Australii, sprawdzić, jak wasza nowa drużyna poradzi sobie na pierwszym Grand Prix. Bardzo dziękuję Willu Buxtonie za ten wspaniały wywiad, za to cięcie. No i ruszamy do trybu My Team. No i moi kochani, co tutaj się dzieje ciekawego? Muszę to w ogóle zobaczyć. Działania zespołu. Okej, okay. Aha, to jest po prostu nasz kalendarz, który tak wygląda, słuchajcie, bolidu 6 marca. Cały weekend Grand Prix jest w Australii 12, czyli pierwotnie miało, to był oczywiście czwartek. Zapach nowego auta, fajnie. Działania, a to się coś dodaje? Dobra. Sekcja aerodynamika. Tygodniowe koszty bieżące $30. To się chyba, nie wiem, to się chyba płaci za to, nie? Mam 500 tysięcy. Na plusie mam 1000 punktów. To chyba po prostu się dodaje tutaj te dział aerodynamiki, układu, wytrzymało się podwozia, kadry, marketingu. Dział BIR, czyli to jest oczywiście nasz rozwój. Jesteśmy trzecią siłą od końca. No powiem wam, że nie jest tak źle. Bardzo fajnie uważam. Drzewko BIR, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda to drzewko, okej. Okay. Tak to się prezentuje. No nawet mamy coś rozwinięte w tej wytrzymałości już, nawet coś w aero jest rozwinięte. Nawet powiem wam, że fajnie to wygląda. Historia postępów, nie jest tak źle. Pojazd, okej. Okay. Skrzynia biegu, widzę, że wszystko jest po staremu. Tu co możemy wybrać, oczywiście opony. Myślę, że miękkie będą dobre, bo to zawsze tak bywało dobrze. Zarządzanie, sponsorzy. Na razie oczywiście mamy za mało, widzę jeszcze. Tej kuli, powiedzmy, że tej kuli, tego numerku. Kontrakty, okej, okay, nasi kierowcy, co na 56, myślę, że doświadczenie zdobędzie. A wykasa kontrakt w połowie sezonu, więc możemy sobie ewentualnie wymienić też Tatianę, jeżeli nam, powiedzmy, się nie sprawdzi w zespole. Rynek kierowców, uznanie, to jest to acclaim, które było właśnie w trailerze. Wartość rynkowa, czyli okej, okay, czyli kierowca musi mieć jakieś uznanie, żeby do mnie w ogóle przyszedł, okej. Okay. Tak to wygląda. Tatiana ma 4, więc w sumie szału nie ma, ale myślę, że będzie potem dobrze. Bilans zespołu, tygodniowo plus 500. Okej, okay. No dobra, to nie jest jakoś tak źle. Przychód mamy większy niż wydatki. Historia finansów, dostosowanie. No powiem wam, że tu będzie... O, mogę to zmieniać, fajnie. Że będzie strasznie dużo nauki w ogóle z tym. No ale dobra, trzeba będzie się jakoś nauczyć. Dobra, czy tutaj mogę coś sobie zrobić? Jakieś koszty może? Ja myślę, że działania ze sponsorami. Aha, bo to się ulepsza. Relacje ze sponsorami, okej. Okay. Wybaczcie, że tak sobie to śledzę, ale po prostu nie wiem. O, to jest granie w 20. Dranie w 20 w 20, to jest coś pięknego, symulator. Na razie mnie widzę na to kompletnie nie stać. A, to tak się tutaj można przemieszczać. Produkcja, niewystarczające środki. Na razie widziałam, że mamy Karchera, który możemy sobie oczywiście badać aerodynamikę. Dosyć śmiesznie to wygląda, oczywiście to można ulepszać. Czas konstrukcji, podwozie na razie tak wygląda. Tutaj ten rozwój w naszym garażu, kadra.
układ napędowy, czyli nasz silnik, silnik Mercedesa i wytrzymałość. Ok, ale na razie nas na nic nie stać. Szkoda, no ale trudno. Ok, więc chyba nie możemy nic poprosić. Aha, możemy coś dodać. Ja sobie coś od razu dodam. 5 dni. Może tydzień przed premierą, to może 28 coś zrobimy, żeby jeszcze zdążył złożyć części. Nie no, franczyzy, nie chcę franczyzy, chłopie. Co ty gadasz? O, obóz szkoleniowy dla kierowców, jak najbardziej się przyda. Okej, no to co? Lecimy chyba, nie? Wydaje mi się, że dobrze postępuje, się nie kompromituje. Przesunę czas do przodu, a co do tyłu mam przesunąć czas? No dobra, niech będzie, zainwestowaliśmy i nawet mamy, widzę, plus. Odsłonięcie bolidu, dawajcie. Odsłaniajcie to. Nie zróbcie mi tylko siary. Tatiano i Patryku, nie zrób mi siary. O, to wygląda. Powiem wam, że emblemat jest kozacki, bo to widzę, że to jest emblemat zespołu. Kozacko to wygląda. No, powiem wam, że wygląda to fantastycznie. Nie jest tak tragicznie. Myślę, że kompromitacji nie będzie. No, bardzo fajnie. Dobra. Okej, czy mnie stać? Nie, jeszcze mnie nie stać, ale zobaczmy właśnie te działania. Kierowcy z prasą, to się na pewno przyda, myślę, tak, bo to jest ważne, myślę, żeby to rozwijać. Dobra, przesuń czas do przodu, jakbyśmy nie mogli przesunąć do tyłu, oczywiście. Dobra. Okej. No i przechodzimy w takim razie do pierwszego weekendu. Przydział opon. No tak, przydział opon miękki. Okej, przechodzimy do weekendu wyścigowego. Oczywiście przed rozpoczęciem sesji możemy sobie zmienić ustawienia, na przykład właśnie kwalifikacji. Treningów widać się nie da zmienić, ale właśnie możemy sobie na przykład zmienić też asysty, ustawienie rozgrywki. To tradycyjnie też oczywiście w F1 2019 było. Dobra, zamykamy te ustawienia. Aha, i teraz widzę, że wracamy do naszego starego, znajomego miejsca, czyli nasz garaż, który jest na torze. Okej, czyli rywalizacje, tam pierdoły, dane kierowcy. Okej, na razie oczywiście Mr. Monaco jest mój pseudonim w ogóle, tak to wygląda. Pokaż drzewko Bir. Dobra, nie wygląda to, szczerze powiedziawszy, źle. To oczywiście sobie można ulepszać. Ja myślę, że sobie od razu coś ulepszę, bo to jest ważne. Standardowe, przyspieszone? Co jest? Standardowe. Okej. Trochę nie rozumiem, ale dobra, muszę się tego nauczyć. Ryzyko awarii. Dobra, tam trzeba ryzykować. Nie mamy dużo pieniędzy, więc trzeba ryzykować. I nie mamy oczywiście tych możliwości tutaj, czyli ogólnej wytrzymałości. A nie, w ogóle tego widzę, a nie jest. Znasz to udoskonalenie. Coś tutaj się trochę pozmieniało, ale to nieważne. Spodziewana dostawa. Teraz widzę, że to bardziej polega na datach, aniżeli na Grand Prix. To też w sumie spoko, bo to też jest właśnie fajne, że nie zawsze wszystko przyjdzie na kolejny weekend, bo to taki był, powiedzmy, mały bug. No dobra, chyba możemy w sumie ruszać na pierwszy trening. Nie wierzę, będzie lać wyścigu. O Boże, tak samo jak w 19. Ok, jesteśmy w F1 2020, taki jest oczywiście wstęp. I oczywiście wam treningu nie będę całego pokazywał, myślę, że jakieś takie urywki. O, publiczność jest nawet. To oczywiście taka trochę virtual reality, bo VR, bo oczywiście kibiców w tym roku prawdopodobnie nie będzie. No i tak to widzę, wygląda tradycyjnie jak zawsze. Hej szefie, tu Jeff, o, kocham cię Jeffie. Byłeś naprawdę przydatny w poprzednim sezonie, ależ strasznie, masakra. Garaż samouczek, no ten samouczek nam nie jest do końca potrzebny, bo wiemy, o co chodzi. Szczegóły. Okej, tak to widzicie, wygląda, jakie mamy tryby zarządzania. Widzę, że są takie same jak w 19, więc tutaj nie ma sensu. Aklimatyzacja na torze, czyli po prostu przejeżdżanie przez tor. Zarządzanie oponami, czyli musimy tak przejechać okrążenie, żeby nam się opony za bardzo nie zużyły. Zarządzanie paliwem, czyli musimy po prostu odpuszczać gaz, żeby po prostu sobie oszczędzać paliwo. I zmieniać oczywiście szybciej biegi. Zarządzanie ERS-em. W sumie nie trzeba będzie tak bardzo tym zarządzać, o czym się będę też pewnie mówił w przyszłości. No ale wiadomo, ERS, no to żeby się bez bardzo nie zużyło. Tempo kwalifikacyjne, czyli oczywiście ile kopara dała, a strategia wyścigu, oczywiście sobie ćwiczymy tą niezawodność w jeździe i tą stabilność tempa. Reszta widzę bez zmian jest, dobra. Konfiguracja, coś tam się zmieniło w ustawieniach, czy nic się nie zmieniło? Co jest? R3. Okej, widzę, że bez zmian obciążenie paliwem jest na początku. Dobra, na razie oczywiście nie mam dużo setupów. Jeszcze trzeba będzie potestować. Wiem, że bardzo się zmieniają w tym momencie temperatury opon, się bardzo nagrzewają, więc trzeba będzie bardzo uważać. Także na razie sobie chyba pociągnę na ustawienie po prostu domyślnym, zrównoważonym, bo na tym się nawet dobrze jeździ, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, słuchajcie, już nie przedłużam. Biorę się za treningi. No i myślę, że zobaczycie moją najlepszą próbę, czyli próbę z kwalifikacji jako podsumowanie tego dzisiejszego odcinka.
Yes, boys! Come on, boys! Jest! No i słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o kwalifikacje. Proszę, zobaczcie, Tatiana aż na miejsce 17 wskoczyła, a my pokonaliśmy dwa Williamsy. Dla mnie to jest ogromny sukces, dlatego że to był, pamiętacie, pierwszy mój wyścig kwalifikacyjny, powiedzmy, w tej grze. Pierwsze kwalifikacje, więc uważam, że za ogromny sukces, a Tatiana prawie była w Q2, więc naprawdę wielkie gratulacje dla naszej koleżanki z zespołu. No i co? Myślę, że to jest dobry prolog przed jutrzejszym wyścigiem. Myślę, że walka z Hasem, walka z Williamsem, zobaczymy też, co będzie oczywiście również na deszczu, bo to jest też kluczowe pytanie. O, nasza ukochana reporterka, skąd ja znam ten obrazek? O, nie mogę tego kliknąć, ponieważ nie wiem. Okej. Tak, wpłynęło na twoje uznanie, acclaim. Co jest? Bez komentarza, lepiej czasami takich rzeczy nie komentować. No i dobra, to chyba byłoby tyle w takim razie po kwalifikacjach. Okej, takie coś się pojawia po każdej sesji, więc pojawia nam się uznanie zespołu, reputacja i tak dalej. Wracamy, słuchajcie, do garażu, w ogóle wam pokażę jeszcze osiągi bolidów. Tak one wyglądają w dniu premiery gry. Pewnie się to zmieni, dlatego że będzie patch na osiągi, plus oczywiście to jest kariera taka, więc no te osiągi się będą cały czas zmieniały. No ale w każdym razie dziękuję wam za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że gra wam się podoba. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. A już jutro ruszamy, moi drodzy, na wyścig właśnie w Grand Prix Australii, w pierwszym naszym nowym zespole Rulados F1 Team. Trzymajcie się, dzięki, cześć!